Wizytę w Słupeckim Klubie Seniora Odrodzenia złożyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Z jego aktywnymi członkami rozmawiali m.in. o działalności klubu i jego planach na najbliższy rok. Chcieliśmy uświadomić młodzieży przede wszystkim, że nasi dziadkowie, nasze bliskie osoby mogą nadal udzielać się w różnych integracjach, że mogą żyć na nowo, że oni też mogą zaplanować swój wolny czas w inny sposób niż tylko zajmowanie się wnukami czy siedzenie na starość w domu. Chcieliśmy pokazać, że praktycznie starsze osoby mogą świetnie się bawić, mogą odżyć na nowo i wspólnie miło spędzać czas. Młodzi radni pytali o najważniejsze potrzeby starszych osób w naszym mieście. Seniorzy jak zwykle byli bardzo gościnni. Oprócz przepysznych wypieków nie zabrakło również wspólnego śpiewania. Jesteśmy bardzo dziękujemy i wdzięczni, że nas odwiedzili, nie pogardzili nami. No i wspólnie żeśmy się pośpiewali, pośmiali, herbatkę wypili, ciasteczko zjedli. No i to dla nas było dużym plusem. Słupecki Klub Seniora liczy obecnie 32 osoby, które systematycznie wspólnie spędzają swój wolny czas. Największą jego część stanowi śpiew. Seniorski chór już wkrótce po raz kolejny będzie można usłyszeć podczas różnych wydarzeń na terenie naszego powiatu. My chętnie wszystkich przyjmujemy do klubu. Staramy się zachęcać, no i bo naprawdę warto, bo warto, bo my tak żyjemy tu sobie. Mamy po prostu takie pomieszczenie jak mamy, ale czujemy się jak u siebie w domu. I jeden drugiemu po prostu nie ma, że jest jakimś tam przykrym czy coś, po prostu robimy, tak, szanujemy się i z przyjemnością to tu przebywam, te 2 godziny chętnie spędzamy razem. A ziemia słupecka jest dla nas.